Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ostrzegam, to może być najkrótszy vlog na moim kanale. Jest godzina, już Wam mówię. Chwila. Jest godzina 16, ja dopiero zaczynam nagrywać. Ale trochę się dzisiaj działo. Rano byliśmy, tańczyliśmy swój pierwszy taniec. Później sprzątaliśmy małe zakupy. I powoli będę zbierała się na mój wieczór panieński, więc stwierdziłam, że teraz mogę złapać za aparat i zacząć dla Was coś nagrywać, więc zapraszam do oglądania. Okej, przed chwilą zrobiłam makijaż, jak widzicie, niczym się nie różni, jest taki jak co dnia praktycznie. Jeszcze pomaluję sobie usta, ale to przed samym wyjściem. A teraz może wyprostuję włosy, chociaż z natury, jak widzicie, mam proste, ale będą takie fajniejsze w dotyku. A tutaj mój łobuz próbuje dostać się na łóżko. Bawi się kawałkiem z mojej sukienki. Tak? Pokaż się tutaj. Pokaż się, bo wszyscy na pewno za tobą tęsknią. Ty też tęsknisz? Oj, chyba tęskni. Chyba tęskni. Czym ty się tu bawisz? Czym ty się tu bawisz? Proszę. Okej, ja już jestem ubrana, pakuję torebkę i ruszamy.
Okej, już jest dzień po moim wieczorze panieńskim. Chciałam Wam pokazać, jakie prezenty od dziewczyn dostałam. Więc dostałam taką puszkę, puszkę ratunkową, niezbędnik młodej mężatki. Wieczór panieński. Tutaj możecie sobie zapauzować i zobaczyć, co się w środku znajduje. Jest do wszystkiego opis, więc proszę Was bardzo. Do tego dostałam taką piżamkę czarną. Tutaj na górze z koronki. Winko. Również z super napisami. Wino panieńskie Aga. Mój rocznik. I z przodu jest napisane pij, bo po ślubie Ci zostanie, tylko męża ogląda. I z tyłu też możecie sobie przeczytać. Tutaj zakryłam mój adres jedynie. Więc mam takie super winko z panieńskiego. I jeszcze oczywiście dostałam taki certyfikat i powiem Wam, że ten vlog będzie taki bardziej pamiątkowy dla mnie, więc nie jest zbyt długi, szybki taki wręcz, tylko takie urywki z wieczoru panieńskiego i zdjęcia. Więc dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że i tak filmik Wam się spodobał. Widzimy się niebawem, pa pa!